A przepraszam, czy pani, ja pani nie chce tutaj na pani rachunek na mównicę? Chcę, może tak być. Tak? Cóż, inam się pod wolą większości posłów, czy marszałków, więc proszę Państwa, ja jestem prawnikiem i niektórzy Państwa, z Państwa o tym wiedzą. Jestem marszałkiem Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej i w tej chwili na sali nie ma kworum. Jest 14 marszałków. A marszałek Leszczyński liczy 50 prowincji razem. Czyli kworum, jakie to jest kworum? I teraz nie wszyscy marszałkowie robią filmy. Oczywiście ja to rozumiem, bo ja dwa lata temu jeszcze nie umiałam filmu zrobić. Jest takie proste zrobić film. A więc nie widzimy tych obrad sejmików ziemskich i nie wiemy nic o tych marszałkach. Ja już na pół roku temu zgłaszałam na którymś sejmie, to jest mój czwarty sejm wolny w tym roku, na którym jestem, że chciałabym wiedzieć, kim są marszałkowie. Po prostu. Co robią zawodowo, jakie mają wykształcenie. Są przez rok marszałkami. Dlaczego nie mielibyśmy o sobie więcej wiedzieć, niż wiemy? Ale do tematu wracając. Sejmiki prowincjonalne podejmują lauda. I proszę tego nie mylić z protokołem. To, co pan przed chwilą pokazał, te kilka kart, to rozumiem, że to jest protokół. Mamy nad tym debatować, a ja się poderwałam do głosu, ponieważ pan z Kanady jest wyraźnie preferowany, dlatego że przyjechał z Kanady. Dobrze, fajnie, cieszę się. Ja przyjechałam z Wrocławia tylko, ale jednak nie ma konstytuanty. Proszę, bo widzę posłów, bardzo proszę, widzę posłów. Bardzo bym prosił, do posłów. Niedobrze. Jednak to pan mnie ciągle atakuje, a nie posłowie. Bo jeszcze żaden poseł mnie nie zaatakuje. Zaraz ja przejdę do głosu. Ja pani nie zaatakowałam, naprawdę. I pani wie, że pani to swoje nie obejrzy. Zaatakował mnie. No dobrze, to niech tak zostanie. Pani subiektywne wrażenie. Nie kłóćmy się, proszę. Nie upierałam się, że ma być pierwszą osobą czytającą lauda. Ja chciałam postawić wniosek, żeby każdy marszałek, który przyjeżdża na sejm walny, czytał swoje lauda, które sejmik, jego prowincjonalny sejmik ziemski podjął. Moje wyglądają tak. Lauda trzeciej sesji Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej z 28 listopada 2015 roku. Pierwszy. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do wysłania deputacji, również w formie pisemnej, do rządzących trzecią RP z żądaniem o wyasygnowanie środków na działalność Sejmu Walnego oraz Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych. Drugie. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do promowania Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej i innych sejmików ziemskich. Trzy. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej żąda wprowadzenia zakazu zadłużania gmin, powiatów i miast leżących na ziemi prowincji wrocławskiej pod rygorem infamii oraz wyznaczenia zarządów komisarycznych. I czwarte to są. Czwarta sesja odbędzie się 9 stycznia 2016 roku o godzinie 11 w gościnie w Zakładzie Szkolenia KTU asesora sejmiku Henryka Swu Krasińskiego 44 przez 1 we Wrocławiu. Marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej Beata Andryja.